Dzień dobry, cześć i czołem, z tej strony Patryk, witam was w kolejnym odcinku z kariery Manchester City Manuela Pellegriniego i z góry dziękuję wam za ponad 100 łapek pod ostatnim z filmów, czyli pod ostatnim filmie kariera Arkadiuszem Milikiem, naprawdę wam bardzo dziękuję. Myślę, że może w tym odcinku pobijemy, jak nie to w następnym, ale 100 łapek w górę to jest naprawdę coś, jestem z tego mega zadowolony, jest to satysfakcja dla mnie, że podobają wam się odcinki moje przede wszystkim. No i okej, gramy Capital One Cup z Wolverhampton, tutaj nie są jacyś znani mi zawodnicy, jeżeli chodzi o ten zespół. Formacja 4-4-1-1, a więc w takim ustawieniu zawodnicy Wolverhampton będą chcieli pokonać bramkarza Marka Ter Stegena. Ciekawe, czy im się to uda. Ja występuję w formacji 4-2-3-1, w takiej już normalniejszej formacji, jednak z cofniętym napastnikiem do pomocy. Miejmy nadzieję, że to wypali. Aleksandre Pato będzie na szpicy. No i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Tutaj Keisuke Honda miał fajną okazję do tego, by strzelić gola, ale niestety się nie udało. Ktoś napisał mi komentarz, że Keisuke Honda powinien odejść, że powinienem go wyrzucić z klubu. No way, nigdy go nie wyrzucę, z tego względu, iż naprawdę ten zawodnik, kiedy nie ma Draxlera, strasznie się rozwinął w moim zespole i to widać. No i tutaj Benteke, naprawdę szkoda, że ta bramka nie padła, bo naprawdę byłby świetny gol, ale też Stegen także pokazał klasę, broniąc strzał, który mógł zakończyć się bramką. No na szczęście tak się nie stało. No i Diego Costa, albo to był Diego Costa, albo Aleksandre Pato, już sobie nie kojarzę. No ale wydaje mi się, że to był chyba raczej Aleksandre Pato na początku spotkania. No i tutaj Diego Costa, tak, Diego Costa później wszedł, no i później podał do Arona Townsenda, no i ładnie tutaj z główki pokonał Anglik, bramkarza Wolverhampton, a więc wygrywamy 0-1, setna minuta, a tutaj Wilki miały okazję do tego pokonać Niemca, jednak niestety się nie udało. Później jeden z zawodników Wolverhampton wchodzi w pole karne, ale Ter Stegen pokazał dobrą klasę, widać, że jest dobrze dysponowanym bramkarzem. No i tutaj Marco Lopez ładnie oddał strzał, ale niestety piłka przeszła obok słupka. Później w 120 minucie Diego Costa mógł strzelić drugą bramkę w tym spotkaniu. No ale niestety się nie udało, ale wygrywamy na szczęście 0-1. Niestety w dogrywce strzeliliśmy gola, no i wygrywamy ten mecz. Widać, że będziemy grali później z Sunderlandem. Na pewno to nie będzie łatwe spotkanie, ani też jakieś mega ciężkie, z tego względu, iż Sunderland nie jest czołowym zespołem. Ale trzeba brać tego rywala pod lupę. Trzeba wiedzieć, że trzeba się przygotować dobrze na ten puchar, bo chcę wygrać ten puchar. No i gramy kolejne zaraz spotkanie, tutaj jeden z moich zawodników zaakceptował kontrakt, no i gramy z West Ham United, to jest chyba były klub Matta Jarvisa, a więc tutaj oczywiście trzeba było zobaczyć, jacy zawodnicy mogą być w tym meczu, którzy są dobrze dysponowani, którzy mają dobrą energię na to spotkanie, bo ja staram się wystawiać zawodników, którzy mają dobrą energię na dany mecz. No i Lacazette i Aleksandre Pato to będą napastnicy na to spotkanie, jednak jeden z nich będzie cofnięty. No i tutaj Manchester City zajmuje drugą pozycję, traci 5 punktów do Manchester United, może uda nam się to wszystko odrobić, no nie wiem, zobaczymy. No ale tutaj zobaczcie, jak Andy Carroll, który jest chyba wypożyczony z Liverpoolu, w 19 minucie pokonuje Ter Stegena. No i mamy już 0-1. Trochę szkoda, bo przecież Andy Carroll to jest totalny drewniak i on nie potrafi strzelać bramek. Tak słyszałem, no i tak widziałem, no i tak faktycznie jest. No i ja w 25 minucie miałem okazję do tego, by strzelić bramkę. Później rzut rożny, jednak piłka gdzieś tam przeszła obok słupka, szkoda. No i tutaj Keisuke Honda, myślałem, że może powtórzę ten wyczyn, który trafił się niedawno temu zawodnikowi, no ale niestety tak się nie udało. No i tutaj Carroll, który jest mega wysoki, strzela bramkę na 0-2 po pół godziny, po 40 minutach. Strzela bramkę na 2-0, widać, że jest dobrze dysponowany w tym spotkaniu. No ale ja nie chciałem łatwo oddać skóry, później atakowałem jeszcze mojego rywala. No i tutaj Downing, który jest chyba wypożyczony z Liverpoolu, podaje do Carola. No i Anglik kompletuje hat-tricka, no i niestety przegrywam to spotkanie 0-3. Wszystkie bramki strzelił Andy Carroll, a więc przegrywam ten mecz. No i tutaj robi się ciężko, ponieważ gramy z Dynamo Moskwa. Jeżeli przegram to spotkanie, to odpadam z Ligi Mistrzów. Tego byśmy nie chcieli, bo chcę wygrać ten puchar. No ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Tutaj trzeba było zmienić formację i trzeba było ustawić zawodników, jak to wszystko będzie wyglądało w tym spotkaniu. No i to tak, formacja wygląda tak, że mam jednego napastnika i tyle. No i Dynamo Moskwa, gram na Ivy Lane, to na pewno nie jest stadion Dynamo Moskwa, jesteśmy trzeci, mamy jeden punkt straty do Marsylii i Juventusu, ale mam nadzieję, że te zespoły grają ze sobą teraz to spotkanie, niektóry z nich przegra ten mecz, no i dzięki temu ja będę mógł przejść dalej. Formacja 4-1-4-1, tak wyjdzie tutaj Dynamo Moskwa. Christian Pantilimon wystąpi na bramce, bo jest wysoki i potrzebny mi jest wysoki zawodnik. Ja gram formacją 4-3-2-1, a więc tak stopniowo schodzimy.
No i rozpoczynamy to spotkanie, na pewno będzie dużo emocji z tego względu, iż muszę wygrać ten mecz. No i tutaj Marco Reus w 11 minucie miał dobrą okazję do tego, by pokonać bramkarza, ale piłka odbija się od poprzeczki, no i niestety Niemiec może cieszyć się z trafienia. No i później znowu, no ale tutaj fantastyczne wykończenie przez Keisuke Honda, no trochę fartem, że piłka gdzieś powędrowała do Japończyka, no ale mamy 0 do 1 i robi się ciekawie, ponieważ wygrywam na razie to spotkanie, a zobaczcie tutaj jak Kostel Pantymon, to jest Kostel Pantymon. Wyszedł daleko i przez przypadek na pewno wybił tam piłkę główką. No i tutaj Noboa wychodzi, no i niestety Pantilmon, Rumun, fauluje zawodnika, no i tutaj Dzudziask podchodzi do rzutu karnego, ale no to był, można powiedzieć, taka powtórka z ostatniego spotkania, gdzie grałem z Dynamo Moskwa, tak więc dzięki, pamiętajcie o łapce w górę. Cześć!